Witam was, moi drodzy. Bardzo cieplutko w grze. Rany. Lego Fortnite. Słuchajcie. Wow. Nie grałem nigdy w Fortnite, ale pojawiła się wersja Lego Survival za darmo. Znaczy Lego Fortnite Survival. I jest dostępna na Epiku. Każdy może sobie pograć. Więc jena, jaka ładna. Ja chętnie zanurzę się w świat nowego survivalu. Niestety, jako że nie grałem, dostałem taką postać, nie mogę, nie mam możliwości wybierania i stworzenia nowej postaci, ale z czasem jakąś inną skórkę może to sobie otrzymamy, to może się to ustawi inaczej, ale słuchajcie, świetnie. Rozmawiaj z bombową barwy. Bombowe barwy? Okej, okay, spoko. Och, gdzie ja jestem? Kim ty jesteś? Oraz kim ja jestem? O, kontynuuj. Zaraz, znam odpowiedź na to ostatnie pytanie. Nazywam się Bombowe Barwy. Miło cię poznać. Bardzo piękne imię. Czy to ty, Wigusek? Dlaczego twoje imię brzmi znajomo? Bo może mi widziałeś na YouTubie. Pierwszy raz w życiu wpadam do aż tak nowego miejsca jak to. Ale cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Tu może być niebezpiecznie. Przygotujmy się na wszelki wypadek. Przygotujmy się? W okolicy jest sporo drewna i granitu. Okej. Okay. Ciekawe, czy udałoby nam się z nich... Co udałoby nam się z nich zrobić? No dobra. Słuchajcie, jest dobrze, ale... Ale dźwięk... efekty dźwiękowe są za głośne. Dialogi też bym zmienił, czat głosowy, filmiki też bym zmienił i ogólnie jest ok. Zastosuj. O, będzie lepiej, mam nadzieję. Dobra. I co? I bombowe barwy, co? Dlaczego odnoszą wrażenie, że poza nami jest tu ktoś jeszcze? Jak możemy się przygotować? W okolicy jest drewno i granit. Kontynuuj. Zdałoby się z nich zrobić. Dobra, trzeba poszukać drewno i granit. Zbierz malinę. Cyk, mamy jedzenie. Spoko. Drewno. Jak ja mogę drewno? Ała. 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 Ała, dobra, trzeba będzie znaleźć chyba... właśnie. Ognisko, wow, świetnie. Mamy drewno. Spoko. Mamy jakieś pumpkiny. Dynie. Wezmę. Granit. Nącza, biorę. Nauczony graniem w survivale, wiem, że to się przyda. Wszystko się przyda. Granit, bierz. Zbierz. Świetnie. Mamy dużo jedzenia, widzę. Dobra. Jak wygląda głód? Jak wygląda życie? Słuchajcie, zobaczmy, co mi da jedzenie maliny pod piątką. Życie rośnie. Świetnie. Ekstra. No to wiemy, że trzeba jeść maliny. Daje to pół serca. Czyli czwóreczka, piąteczka. Miam. Miam. Mamy pełne serca. Świetnie. I co, chcesz ze mną rozmawiać? Czy mi się wydaje, czy właśnie przeżyłaś wielką przygodę? Ta przekąska wygląda smacznie, ale poszukiwanie przygód wymaga mnóstwa energii. Szkoda, że nie umiem czegoś upichcić. Trzeba było skorzystać z lekcji gotowania mistrza rzucania mięsem, gdy była taka okazja. Okej, okay, masz takiego mistrza? Słońce niebawem zajdzie. Ognisko zapewniłoby nam ciepło i bezpieczeństwo. Jak to zrobić? Otwórz menu budowania i znajdź to, co chcesz zbudować. Możesz zbudować wszystko, co tylko sobie wyobrazisz, o ile będziesz mieć odpowiednie klocki. Odpowiednie klocki, powiadasz. Tam widzę jakiegoś wilka, widzicie? Z przodu. Czarnego, strasznego. To ja bym sobie aż tak głęboko tam nie szedł. To róbmy budowanie ku. Ognisko. Świetnie. Prosta chatka. Ok. Chcemy zbudować prostą chatkę. Ku. Stół rzemieślniczy. Prosta chatka. Drewna. Potrzebujesz 13 sztuk, tak? To szukamy więcej drzewa. Tylko nie mogę się zagłębić, iść dalej tam do tego wilka, więc pobiegamy sobie tutaj. Poszukamy drewna w tym miejscu. Świetnie.
Świetnie. Git. Cudownie. Granit. Otwieram. Dużo granitu. O! Ała! O kurka! O ty, pająku. Jedwab dostałem, ale mi kurka życie. A już tak się przestraszyłem, bo nie wiedziałem, co mnie atakuje. Aż podskoczyłem na krześle. No dobra. Dobrze, że mamy malinkę. 5. Miam. Dobrze. Tutaj musimy gdzieś chatkę zbudować. Mhm. Tu. Prosta chatka. Proszę bardzo. I co teraz? Zacznij budować. Fragmenty. 2. O. Tu. Ekstra. Jakie to jest fajne. Okej. Okay. Nie mogę? Dlaczego? A, bo ja stałem. Okej. Okay. Następnie kolejny fragment. U. Ściana. O. Pięknie. Za mało zasobów? O. A czego potrzebuję więcej? Aha, jeszcze jedno drewno. Dobra. No to szukamy. Więcej drewna. Uwaga na pająki. Już nie widziałem pająków teraz, ale nigdy nie wiadomo. Spoko, mamy trochę drewna. To już starczy. Wiecie, później się przeniesiemy gdzie indziej, no, mieszkać będziemy gdzie indziej, ale zacznij budowę. A to niby jest już. Ukończono, a mówiło, że nie ma. No dobra. A tylko jest. A, jeszcze dach. O, dobra. To tu z przodu. O. Świetnie. I jeszcze to. Ukończono drugi etap. A to są trzy etapy. Mhm. Dobra. Jeszcze coś. Jeszcze coś takiego? A gdzie to jest? Tam u góry. Prosta chatka. Ukończono. Świetnie. Mamy domek. Uff, mała skrzynia. I co teraz mam zrobić? Co to jest? Wiejski rynek. O kurczę. Co to jest? Stół rzemieślniczy. Na pewno by się przydał. Cześć granitu, trochę drewna. Fundamenty, meble, łóżko. Drewno, 10. A, czyli znowu kupę drewna. Skrzynka. Znowu drewno. I na pewno stół rzemieślniczy. Jedno drewno jeszcze możemy budować, bo wydaje mi się, że będziemy kilofy mogli wytworzyć sobie na tym stole rzemieślniczym. Więc zróbmy stół rzemieślniczy. Okej. Okay. Na drodze zostaje inny obiekt. Jaki? Ściana. Ale nie bij tego stołu. Dobra, pochodnia. Zwykłe narzędzie, ale czy mogę... Stole... O, kilof, drewno. I leśna siekiera, granit i drewno. To się przyda. Oraz pochodnia. Łącza i drewno. Wow, świetnie. No moja koleżanko, co powiesz teraz? Witaj, no cześć. Gdy patrzę na służbę rzemieślniczą, mam ci całe mnóstwo pomysłów na nowe wynalazki. Takie jak narzędzia. Myślisz, że jesteśmy jedynymi osobami, które dostały się tutaj przez szczelinę? Może wybudujemy coś w rodzaju niebieskiego rynku, aby przyciągnąć pobliskich przyjaciół. Okej. Okay. A chyba jest noc. Ja mogę spać? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Potrzebuję całą stertę węgla. Nie, węgla? Jezusie, co ja gadam? Całą stertę drewna. Okej. Okay. Niepotrzebnie tą dynię brałem. I kukurydzę. Plącza się przydadzą, spoko. O rany, już jest tak ciemno. A ja potrzebuję drewna. Czuję, że jest zimno, okej. Okay. Dobra, to wracam. To wracam. Czuję zimno, już idę. O, a teraz będzie lepiej?
Słuchajcie, pod moim awatarem w lewym górnym rogu jest, pokazuje, czym jest mi ciepło, czy jest mi zimno, czy jest mi gorąco, ten wskaźnik taki. Czerwone, pomarańczowe, czarne, niebieskie i bardzo niebieskie. No dobra, mapa M. Okej. Na razie nic mi tutaj to nie mówi. Spoko. Tabulator. 6 drewna. Jedwab. Granit. To są zwykłe rzeczy. Plącze. To jest kukurydza. To można upiec. To daje 5 plus. To daje 3. Tutaj widzicie, ile jedzenia daje. A to jest chyba moje na jedzenie? Nie, to jest moja energia może, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Tutaj mam, na pewno daje życie to. Ale głód to jest chyba to. Jedzmy. Upuść, przenieść do ekwipunku, przenieść do drugiej ręki. Nie. Czy ja mogę gotować na ognisku? Nie mam takiej możliwości. Tu. Co to jest? Tartak. Grill. Fundament. Fundamenty różne. Dobra. Narzędzia. To już mamy. To teraz takie rzeczy jeszcze. Stacje robocze możemy wybudować. Tu możemy chatkę. To już mamy. Fundamenty. Łóżko. Łóżko. Więcej drewna. Niedawne. Ok. I skrzynkę możemy zbudować. 6 drewna. No dobra, ale my chcemy przede wszystkim w warsztacie zbudować siekierę. Bo dzięki temu pozyskam drewno. Podstawowa kamienna siekiera doskonale nadaje się do zbierania drewna albo obrony. Okej, stwórz. Świetnie. Czy już mogę ją? Mam pod jedynką. Ekwipuj. Pięknie. To teraz możemy ścinać drzewo. Tu jest zimno. O. Da radę? Oj, rany, jak ona. Ile tego drewna? Tu jest zimno. Dobra, to szybko wracam do ognia. Ku? Nie, zaraz. 9 drewna mam, czyli trochę mało. A ta bala gdzieś poleciała, nie? Ten konar, pniak, czy cokolwiek by to nazwać. Ile potrzebowałem do kilofu? Dużo nie. Bo 5 tylko. Mógłbym zrobić pochodnie, muszę plącze znaleźć, ale czekajcie, jeszcze chcę sprawdzić, co ja potrzebuję do łóżka. Jeszcze jedno drewno. Niedobrze. Jak długa noc jest tutaj? Chciałbym, żeby noc była jak najkrótsza. Jak najkrótsza. Dobra, bombowe barwy. Pozdrowienia z wyspy. No hejka. Znowu siekierą robania nie będzie ci straszne. Gdyby tylko istniał lepszy sposób na pozyskiwanie granitu. Potrzeba nam siekiera, którą rozrypiemy te skały. Nie siekiera, tylko kilof. Jak to się nazywało? No ja wiem. Dobra. Masz. Lepiej? Zobacz. O to ci chodziło? Cześć. Ty jesteś z wyspy. Bigusek? Ale ty jesteś chyba upośledzona, wiesz? Bo tak nie kumasz. Chyba przed chwilą rozmawialiśmy. Ten kilof przypomina mi o moim dawnym zbieraku. Jeśli ulepszymy stół rzemieślniczy, może będziemy w stanie tworzyć lepsze narzędzia. Mocniejsze narzędzia wytwarza dłuższe i rozbije więcej rzeczy. Ale potrzebuję desek, czyli będzie tartak trzeba zrobić. Gdy się na czymś zablokuję, używam wyobraźni, by sobie z tym poradzić. O tak. Deski są zrobione z drewna. Czyli musimy znaleźć sposób na specjalne tworzenie za pomocą drewna. No tartak. Czyli potrzebujemy warsztatu, dzięki któremu będziemy w stanie ciąć drewno. Par ptakiem? Coś tak to. Coś tu nie brzmi dobrze. Na pewno jakoś to ogarniesz. Naprawdę? Ładnie. Ładnie wali. Pięknie. Dobra, jedyneczka. Jeszcze siekiera i czujesz głód. O, no to zjemy sobie pod czwóreczką dynię. O, trochę urosło. No to teraz pod trójeczką zjemy kukurydzę. I jeszcze ładnie rośnie jedzenie. Co to było?
Co to jest? To mnie woła. To mnie woła. Do siebie. To mnie woła. O, wilki. Dobra, to uciekam. A co to jest? Jest zimno. Shake jagodowy. Dobra, jest mi zimno. Muszę wrócić do domku. Ale widzieliście, to mnie wołało. Dobra. Drewno jest. Drewno jest. Strasznie głośne są te efekty dźwiękowe. Trzeba będzie znowu przyciszyć chyba. Dobra. Malinka. Piąteczka. Ile daje malinka? Dwa. Aha, czyli dynia jest najlepsza do jedzenia. Słuchajcie, no to jak jestem, mam tutaj tyle dyni, no to dziabaj. I włókno. Tam pnącze. Zjadaj. O. Będę za chwilę mocno najedzony. Bo dynia daje 5, aż to teraz kukurydza daje 4, a to daje 2. To daje 2. To zobaczcie, kureczka. Będę za chwilę zjem 2 sztuki. O, jestem najedzony w pełni. O, o to chodzi. Dobra. To ognisko się kończy, czy można dokładać ogniska? Nie wiadomo. Dobra, to, no to co my teraz chcemy zrobić? Pytanie. Co my teraz chcemy zrobić? No, mogę różne rzeczy. Łóżko na przykład. Aby użyć, zrestaurować swój punkt odrodzenia i uzyskać zdrowie, przypisz to nowym znajomym. Dobra, łóżko mogę zrobić. Skrzynię mogę zrobić. Ale też mogę zrobić nowe narzędzia, jak tartak i grill. Tartak potrzebuje trochę więcej granitu, ale to wszystko da się zrobić. Moi drodzy, to wszystko da się zrobić. Ja bym tu sobie łóżko postawił, jakbym tylko mógł. W ogóle, czy jest możliwość wejścia z pierwszej osoby? Nie widzę, żeby taka była możliwość. Dobra, no to robimy łóżeczko. Cyk. Przypisz do łóżka. Twoje łóżko. O. Ej, a wstać. Nie ten przycisk. Dobra. Następnie budujemy tartak. Czy tartak mogę zbudować obojętnie gdzie? Najprawdopodobniej tak. To. Brakuje mi granitu. Żaden problem. Bo tu jest pełno. Dziabam. No. I mam pełno granitu. Najprawdopodobniej już mogę ustawić tartak, który będzie stał tutaj przy domku. Cyk. Obróć. O, w ten sposób. Użyj tartaku, deski i drewniany kij. Drewniany kij i deski. Za chwilę. Co jeszcze możemy wybudować? Kołowrotek. Wilcz pazur, czyli trzeba będzie walczyć z wilkami. Grill. Przetwarzaj surowe składniki w żywność, którą się uleczysz i zmniejszysz głód. Więcej granitu. 13 sztuk. No dobrze, to wydobywamy. Wydobywamy kamienia więcej. Trzydzieści sztuk aż potrzebuję, to trochę dużo. Połowrotek. Zbierz kukurydzę. Dobra. Git. Miód. Rudo.
Ja jeszcze uważam, że dźwięk, efekty dźwiękowe są za głośno zdecydowanie. Dobra. Czy teraz... teraz możemy postawić grill. Granitu jeszcze potrzebujemy więcej. Kołowrotek to jeszcze nie teraz. Wiejski rynek. Nie wiem, czy ja chcę na razie tutaj budować miasto. Na razie muszę się tutaj ogarnąć z tym, co mogę zrobić. Skrzyneczkę chciałem też zrobić. Więcej desek. A, to deski ja potrzebuję. Ej, no to dobra, to zróbmy deski. 6 desek. Przypisz. I co? Dodaj. 3. 3 deski. Ile dostanę? A, i deska za jedno drewno za jedną deskę. Tak? Tak. Tu potrzebuję 3. 6 chyba było na skrzynkę. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy. Ile? 6. Spoko. No to ja bym jeszcze podziałał drewno jakieś. Może takie? Jakiś konar tutaj, kikut. Leży. Stoi. O, tam jest zima. Patrz, tam jest biom zimowy. Deseczki, chodźcie, chodźcie. Dobra, musimy jeszcze 30 sztuk. Tam jest zima. Tutaj są jakieś owce. O, jest kurczak. O, pogłaskałem kurczaka. Jajko mi wypuścił. Słuchajcie, pogłaszczesz kurczaka, dostaniesz jajo. Dobrze wiedzieć. A jak pogłaszczę owce? Wełna? Wełna, hej! Słuchajcie, głaszczemy kurczaki, głaszczemy zwierzątka, dostaniemy różne rzeczy od nich. Warto. Uważaj, kurczak. Dobra. Ile mamy sztuk? 28, a ja potrzebuję 30, czyli jeszcze 2 sztuki. Zabierz. I tutaj widzę jeszcze jedną. Zabierz. Dobra. Biegniemy, 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 biegniemy. Zrobimy sobie skrzyniora. Tutaj. Robimy sobie skrzyniorę. Nie. Deski. Jeszcze 3 deski. A granit potrzebowaliśmy do zrobienia grilla. To gdzie? Gdzie ten grill postawimy? Gdzieś tutaj może. Przy jedzeniu? W łóżku? Nie wiem, czy będę się rozbudowywał, czy nie. Grillowane mięso. Kolba kukurydzy. Sadzone jajko. 2 potrzebujemy. Mięsa nie ma, ale kolby kukurydzy możemy zrobić. Daję piątaka. I 3 życia. 2 minuty energii więcej. Świetnie. Nie wiem, ile tej kolby mam, ale no na pewno się przyda. Trzymam. Luki. Jedno jajo. Ekstra. Dobra, chodźmy zrobić... Aha, weźmy to. Deski. Zróbmy skrzyniorę tutaj. O. Mam chyba, że koło grilla, ale nie, bo to... Niech jest. Otwórz. I możemy przerzucić sobie wełnę, której nie będziemy używać szybko. Jedno jajko to jest za mało. Jedwab. Nie będziemy raczej tego tak szybko używać. To będziemy zjadać na pewno. Pnącze możemy odłożyć. A to możemy przerobić. Na grillu. Całą. Niech się przerabia.
No i świetnie, kolejny dzionek mija, a my cały czas żyjemy i kurczę wiemy, że trzeba głaskać zwierzątka. Hej, jesteśmy zwycięzcami. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Słuchajcie, tam są jakieś domki. Ej, kura, poczekaj. Daj mi jajo. Dzięki. Ej, super. Mamy już dwie kolby kukurydzy. Ostatnia się zaraz zrobi. Możemy jajko sadzone wtedy zrobić. Jak tylko weźmiemy ze skrzynki jajeczko. Weź i jajko sadzone. A nie mogę? Czego nie mogę? Brakujący schemat. Dlaczego nie mogę zrobić? A, mogę. Jajko sadzone. Świetnie. Wiesz, kolba kukurydzy, jajko sadzone. Jest, no jest genialnie. Zjemy sobie jeszcze tą. O. 8 daje jajko sadzone. Wow. I bonus na i 3 życia, i bonus na 5 minut, na 2 minuty albo 5 minut, teraz nie wiem. Twoje łóżko. Ustaw miejsce odradzania i odpoczynku. Jakbym położył się teraz spać, to szybciej noc zniknie? Możliwe. Ale czekajcie, mapa M. Która jest godzina? Nie wiadomo. Ekwipunek. Jajko sadzone. Gracze. Bigusek, właściciel świata. Pozostałe klucze 7. Zaproś graczy, by dołączyć do twojego świata. Udostępnij klucz graczom, którym chcesz umożliwić samodzielną grę w twoim świecie. Wszyscy członkowie ekipy bez klucza zostaną usunięci, gdy opuścisz ekipę lub świat. No dobrze. Mamy miejsce na 7 graczy. Dobra, pogadajmy sobie z bombowe barwy. To świetny pomysł z tym grillem. Tylko pomyśl, ile pyszności możemy upichcić. Myślę, że tu jesteśmy jedynymi osobami, które dostały się przez szczelinę. Może wybudujmy coś w rodzaju wielkiego rynku, aby przyciągnąć pobliskich przyjaciół. Naprawdę? Mam ten rynek zbudować? Nie wiem, czy chcę tak naprawdę. Ja nie mam przyjaciół. Jestem samotny. Samotna? Czyli wigusek wygląda jak ona, nie? No ale cóż. Nic na to nie poradzisz. Dobra, to zobaczmy, czy możemy się przespać. Czy szybciej minie. I co, ja odpoczywam, tak? Czy co? Ale nic się nie dzieje. Ziarno, lokacja na dole, ale myślałem, że... Kontrol, unik. Aha, dobra, mogę się wycofać kontrolem. Świetnie, dobrze, dobrze wiedzieć. Cyk, pięknie. No i jest cudownie. Jest cudownie, szkoda tylko, że noc. Nie można nocy ominąć. Dobra, coś jakieś dziwne dźwięki. Zróbmy ten rynek. Skoro tak bardzo chcę. Drewno jedno i jeszcze 10 granitu. Kupa granitu i jedno drewno. Drewno to nie problem. Ciemno się robi powoli. Tu mamy owieczkę, tak? Gdzie jest granit? Tu jest granit. Teraz mi się rozwali mój kill-off. Dobra. Słyszałem coś, jakby ktoś wołał. Ale to może tylko kurczak. 10 granitu. Teraz jeszcze jedno drewno. Dobrze mówię? Tam chciał 10 granitu tylko, czy więcej? Dobra, weźmy to drewno. I zobaczmy, czy rynek mogę zrobić? Mogę. Dobra. To wracamy do domu. Drewno. Biorę. Nie wiem, gdzie jest mój dom. Tam. Okej. Okay. Już mam. Już wiem, gdzie jest mój dom. Zbudujmy ten śmieszny rynek. Koło tego drzewa świętego. Wioska. Biguska. Czerwony? Jaki znaczek chcemy? Taki. Niech jest i niech on będzie niebieski. Potwierdź. No.
Podwójna chatka. Chociaż mogłem tu dać ten rynek koło ogniska, bo tam będzie... Ja nie wiem, czy coś co się tutaj dzieje na tym rynku. Ojej, no tutaj są rzeczy. Dobra, o kurka. Mogłem przy ognisku dać go. O co tu jeszcze mam? Jakiś znacznik mapy? Dobra, M. Czy po tak? Jest baza postawiona. Jest baza. Także mamy znacznik na mapie, wiemy, gdzie jest nasza baza. Brawo ja. Świetnie. Jest noc. Świetnie, tylko ja muszę, żeby było... Żeby był... Czy jakś teraz, jak się położę to łóżko, to... Szybko minie dzień, noc? Nie. Szkoda. Liczyłem na to, że... No dobra, liczyłem na to, żeby po prostu... Wow. I energii mamy. Więcej. Szybciej biegamy. Kurka. O, co to jest? Ej, kim ty jesteś? Mistrz rzucania mięsem. O, cześć, możesz mi mówić mistrz rzucania mięsem, a na odpowiedź brzmi jasne, mam wielki apetyt na przygodę. Słuchajcie, to jest ona wspominała o nim, czyli to są NPC tutaj dołączają do mnie, tak jak w Terrarii. Chyba. Miło, że do nas wpadasz dalej. Im szybciej zasnę, tym szybciej zjem się na nie. Chyba przenocuję w twojej wiosce. No spoko, nocuj. Okej. Okay. Nocuj, niech nic się nie dzieje, jak najbardziej możesz nocować w mojej wiosce. Mam nadzieję, że będzie ci miło i serdecznie, i kolorowo, i w ogóle jak tam tylko sobie życzysz. Dobra, co mamy? Budowanie. Kłodowy punkt obserwacyjny. Oraz podwójna atka. Ej, to są fajne rzeczy. Tutaj mamy... podłogi, ściany, rany. Zaczęło się. Półściany, schody, ogrodzenie. No i podpory różne, dachy różne. Ekstra. No brawo. Słuchajcie, jestem zadowolony, podoba mi się. Moi kochani, a co wy myślicie o tej grze? Dajcie mi znać w komentarzu. Wydaje mi się, że powinienem zakończyć już ten odcinek, więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam do tego. I jest możliwość wspierania kanału, jeżeli byście mieli na to ochotę. O, ona sobie tyłek grzeje. Dobra. No i jest świetnie. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy produkt, bardzo ciekawy tytuł, darmowy, powtarzam, darmowy, więc wpadajcie na Epika, ściągajcie sobie Lego Fortnite, on wam ściągnie też normalny Fortnite, bo to jest niestety taka, no nie ściągając Lego Fortnite, musicie ściągnąć sobie też Fortnite, no ale widzicie, kompletnie inna rozgrywka, przyjemna, survivalowa przygoda, więc coś, co lubimy, moi drodzy, więc... Trzymajcie się ciepło i czekam na wasze komentarze. Być może zagramy nawet razem. Pa, pa!